poniedziałek, 30 września 2024. Czas leci, nigdy nie staje. Czas na aktualizację. Jest godzina 8 rano. W Polsce jest 2 po południu. Tydzień temu znajdowałem się w Iowa. Byłem przed 2 rozdrukami. W obecnej chwili znajduję się, uwaga, na tak zwanej Trail Avash. Check engine nie odpuszczę. Skasowali go na tym, na bazie, który nic nie naprawili i po 7 godzinach check engine rzucił. Więc tak, po kolei. W poniedziałek miałem 2 rozładunki w Iowa. Poszły bardzo sprawnie, po czym skończyły mi się godziny pracy i udałem się na track stop. Jakieś 15 minut od ostatniego miejsca, gdzie się zdejmowałem, to była miejscowość Preston, Iowa, już pod granicą z Illinois. We wtorek nie było nic i dopiero po południu dostałem cynk, że mam załadunek w zagłębiu polskiej trackerki w miejscowości Elk Grove Village, Illinois, obok lotniska O'Hare. I tak sobie popatrzyłem na mapę, przestudiowałem na Google, można było spać pod firmą. Pojechałem spać na ulicy, w środę rano się załadowałem, ładunek był do Toronto. W Toronto byłem już w środę o godzinie 7 wieczorem. Rozładunek tego ładunku był dopiero w czwartek po południu, więc myślałem, że mnie przepną w Toronto i sobie jeszcze w środę na wieczór powędruję w stronę Montrealu, albo w czwartek bym się załadował i ten. Niestety nic z tego się nie ziściło, bo powiedzieli, że nie mają nikogo, skomplikowane, zrób tą dostawę w czwartek i zapłacimy ci za layover, czyli dniówkę oczekiwania, no bo czekałem 24 godziny na ładunek. No nie ma sprawy. W czwartek wsiadłem sobie na rower, porowerowałem, była piękna pogoda w Toronto, z Etobicoke pojechałem aż pod wieżę CN Tower, możecie to zobaczyć na... Tak, są zdjęcia na Instagramie, bo story to już dawno minęło. No i zrobiłem sobie 40 km, po czym w czwartek wieczorem się zdjąłem i dostałem wiadomość, że uwaga, wracasz na pusto do Montrealu. Nie musieliście mi mówić więcej i dla pewności, bo już mi się nie chciało jechać, rozładunek trwał tam do prawie do 12 w nocy, nie? Awizacja na 8.30 i... Tak przed północą wyjechałem z tego Toronto, mówię nie, wyjadę z Toronto w stronę Montrealu jakieś 2-3 godzinki, żeby rano przypadkiem jeszcze nie wpadli na jakiś super pomysł, że znaleźli ładunek, nie? Więc wyjechałem, przespałem się po drodze 3 godzinki i w piątek o 9 rano byłem na bazie. Powiedziałem, że chcę wyjeżdżać w niedzielę. Cały piątek, całą sobotę byłem w domu. Zdążyłem w sobotę pójść na mecz, ugotować, zrobić zakupy, posprzątać i w ogóle, i w ogóle. No i w niedzielę rano ruszyłem w obecną trasę, gdzie teraz się... A zmierzam znowu do Vancouver. Mam pełny ładunek mrożonki. Jedna zrzutka nie płynie na wyspę, tylko przedmieścia Vancouver. No, także to jest to, co u mnie słychać. Całkiem spoko. Wczoraj jeszcze było wkurzenie, bo sobie wszystko tam obliczałem. Mówię, wyjadę sobie o 6 rano w niedzielę, nie? No i tam było trochę rzeczy do zrobienia z moim kamionem. Zrobili, ale zapomnieli traka wyciągnąć z garażu, a o 6 rano w niedzielę nikogo nie ma i dopiero przyszli o 8 mechanicy, tam przyszli o 7, ale nie kierowcy, ale tacy, co przestawiałem traki, ale mówię, on nie wie, nie może podjąć decyzji, bo nie wie, czy jest skończony, czy nie. Przyszedł mechanik o 8, mówi, tak, jest zrobione od wczoraj. No to mówię, czemu go nie wystawiliście, no. Jestem w plecy o 2 godziny, ale dobra. Wyprostowałem ten wyjazd, także zmierzam do Surrey, British Columbia, w środę dotrę do British Columbia, wykręcę pauzę przed rozładunkiem. W nocy z czwartek na piątek się zdejmuję i mam nadzieję w piątek znowu coś załadować i za tydzień może będę już na powrocie, kto wie. Dobra, trochę dużo mowy na temat, co u mnie słychać. Teraz według zwyczaju odpowiem, uwaga, na 6 pytań, które zadaliście tydzień temu. Pytanie numer 1, ono wraca dosyć, no co jakiś czas. Czy widziałeś kiedyś ciężarówkę elektryczną od Tesli? Co sądzisz o elektrycznych samochodach, czy zmienisz Mazdę na elektryka? Nie widziałem jeszcze Tesli, ciężarówki. Podobno był taka nowinka z 5 lat temu. Szef u nas zamówił chyba 4 tych Tesle, ale ani wideo, ani słychu. Nie wiem, czy się wycofał, czy nie. W każdym razie, jeżeli przyjdą na nasz, do nas, do firmy, na pewno ją przetestuję. To jest na bank. Jeżeli mi szef pozwoli, ale nie, ja będę go męczył, jeżeli przyjdą, bo to jest niewiadome. A co sądzę o elektrykach? No, ja wiem, ciężarówki długodystansowe na pewno się nie będą sprawdzały. Widziałem już w Montrealu, niektóre firmy używają elektrycznych ciągników Volvo, ale takiej po prostu do dystrybucji, po jeżdżeniu po lokalu.
Na długie trasy ja tego nie widzę, bo nie ma infrastruktury, a poza tym, no, sama Tesla, to jest samochód, który jest, można powiedzieć, najbardziej rozwinięty i tak dalej, jeżeli chodzi o dystans, autonomię baterii. To jest czołg, to jest ciężki samochód, bo bateria, technologia baterii jeszcze nie jest tak rozwinięta, że po prostu baterie dużo ważą. To jest po prostu inna forma paliwa, prąd to jest inna forma paliwa. Może bardziej ekologiczne, ale te samochody niekoniecznie są ekologiczne, bo w procesie produkowania baterii, komponentów jest dużo, używano dużo ropy. Jeżeli chodzi o moją Mazdę, będę ją trzymał bardzo długo, bo bardzo jestem z tego samochodu zadowolony. Mało jej używam, mało nabijam kilometrów i w moim przypadku elektryk się nie kalkuluje. No. Ludzkość będzie zmierzać w stronę tego, że mi się wydaje, nikt nie w stronę elektryków, tylko w stronę samochodów. Ten model, że każdy ma swój samochód i tak dalej, ewentualnie się skończy i podejrzewam, że będzie tak, że będzie jak to określić dobrze, że będą po prostu ludzie wypuszczali sobie samochody na bardzo krótkie okresy czasu. Potrzebujesz jechać stąd do pracy i przyjeżdża do ciebie autonomiczny samochód. Coś na temat, coś w formie taksówki, ale w inny sposób. No. Tak to widzę, bo posiadanie przez każdego indywidualnie samochodu w dużych miastach, to po prostu to się nie dodaje. No. Będą budować drogi i cały czas będą te korki się tworzyły, bo będą dorzucać pasów, będzie cały czas przybywać samochodów i wystarczy wziąć Montreal albo Toronto. To są z roku na rok, tak mówią, od 15 lat to jest coraz gorzej, ale w tym roku to już jest po prostu masakra. W Montrealu korków nie ma chyba między tylko północą a trzecią nad ranem, a tak to cały czas jest duży ruch. Dobra, pytanie numer dwa. Czy posiadasz jeszcze drona, bo ujęcia z niego były super i ich brakuje? Tak, posiadam drona, ale GoPro go wyłączyło. Teraz, znaczy, no, nie zrobiłem aktualizacji na czas i po prostu teraz nie mogę połączyć stacji, która kieruje dronem z dronem, a zrobiłem wszystkie update'y, bo tam pościągałem i tak dalej, znalazłem sposób, ale po prostu nie chcę się sperować. Planuję kupić DJI jakiegoś małego. Zresztą prawa w Kanadzie i w Stanach się pozmieniały, trzeba by kursy robić, ale jak kupię sobie takiego poniżej 250 gram, to będę mógł sobie latać bez żadnych tych, z taką licencją prywatną. Także to jest mój plan, ale nie wiem, kiedy go zrealizuję, bo cały czas pracuję, teraz nie mam czasu, jak po 2 miesiącach wakacji wziąłem się ostro do roboty. Pytanie numer 3. Czy nie myślałeś kupić sobie Starlinka, żeby mieć lepszy dostęp do internetu? Znaczy ja nie mam złego dostępu do internetu, chodziło tylko o pakiet. Miałem 100 giga, teraz mam 200 giga. Bo tak naprawdę na tej całych moich trasach, miejsca, gdzie nie ma internetu, jest ich bardzo mało. No, w północnym Ontario tracę internet przez godzinę, w górach skalistych gdzieś tam też się traci internet, ale ogólnie tam, gdzie staję, to jest 5G+, czasami z tym nie było problemu. Problem był z pakietem. I teraz mam pakiet internetowy, że mogę wrzucać może nie wszystkie filmy z trasy, ale większość film z trasy. Jak dojeżdżam do domu, to wrzucam to, co zostaje. Pytanie numer 4. Mówiłeś o zatrudnieniu się w innej firmie, która ma traki z manualną skrzynią biegów. Czy nie uważasz, że na dłuższą metę byłoby to bardziej uciążliwe niż jazda automatem? No ja Wam powiem, że już jeszcze 8 lat automatem i jest to bardzo uciążliwe, bo brakuje mi manuala. Ja bym mógł manualem całe życie jeździć i zmienianie biegów to jest największa frajda i największa, najlepsza kontrola kierowcy nad trakiem. Pytanie numer 5. Ile zarabiasz za przejazd 1200 km? No, jakby tak wziąć czyste mile, czyli to jest jakieś 740 mil, czy tam 750, razy 65 centów wychodzi brutto 484 dolary, ale cała hesa polega na tym, że od tego trzeba odliczyć podatek i podatki zależą od tego, ile nabije kilometrów w całej trasie. No, summa summarum, ja tak mówię, że jak jestem w trasie, jeżeli wszystko jest sprawnie, że się wykręci pauzę 36, rozładuje, załaduje, to netto za dniówkę mam 300 dolarów kanadyjskich. Kurs kanadyjskiego dolara waha się między 2,85 a 3,10-15 zł, w zależności, więc sobie policzcie. Jak wszystko idzie dobrze, bo jak już się zaczyna coś tam psuć w trasie, jest oczekiwana, to wtedy ta przeciętna na dzień delikatnie spada, ale to tak jest mniej więcej 300 na dzień.
I ostatnie pytanie, takie już bardziej na luzie. Gdybyś miał opisać swoją najbardziej ulubioną lub wymarzoną trasę za pomocą jednej piosenki, która to by była? Bardzo łatwo odpowiem. Piosenka to jest Hotel California grupy Eagles. Tam jest bardzo dużo metafor odnośnie mojego magicznego stanu i odnośnie mojej pracy i najlepiej obejście sobie teledysk. To mówi wszystko. Dobra, taki to był typ aktualizacji. Zadawajcie pytania. Za tydzień odpowiem na następne. Teraz jeszcze w tym tygodniu w ogóle okazuje się, że za dużo tych odcinków nagrywam, za dużo gadam. I w tamtym tygodniu powinienem puścić więcej odcinków. W tym tygodniu filmy pojawią się wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Nie, jeszcze raz. Wtorek, czwartek, piątek, sobota, niedziela, bez środy. O. Także trochę nadrobimy. Dobra. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zazuniuk, gdzieś z północnego Ontario, dojeżdżając do miejscowości Beardmore, 100 km przed Nicky Piconem. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle. Pa!